Dobrze, to zaczniemy trochę bardziej technicznie. Fajnie się bardzo spodobała, sorry. Bartek Chomicza przedstawię, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie znał tego geeka naszego lokalnego, to jest mi bardzo miło zapowiedzieć. Ruszamy mocno technicznie, ruszamy z SafePressem. Mamy tu specjalistę od testów frontendowych, od Webflowa, także kawa i jedziemy. Bartek. Proszę chwilę, żeby oczywiście się tutaj wstawić. Dobra, słuchajcie. Tak jak ktoś chyba powiedział, ja dzisiaj będę siedzieć, mam nadzieję, że macie sprzeciwko, bym poszła zostawić cały czas do kompa. Mikrofon mam nadzieję, że będzie mnie zbierać, jak sobie tutaj położył, niestety statywu jeszcze się nie dorobiłem. Natomiast słuchajcie, powiem się troszeczkę o takiej aplikacji, która nazywa się SafePress. Nie mam prezentacji, bardzo z tego powodu przygotowanie prezentacji zajęło mi więcej czasu niż napisanie tego, co dzisiaj chcę wam pokazać. SafePress jest narzędziem pozwalającym na takie kompleksowe testowanie aplikacji webowych, aplikacji frontendowych, praktycznie każdej aplikacji uruchamianej w przeglądarce, która gdzieś tam w gabinetach HTML, CSS i JavaScript. Tak? Jest to de facto rozwiązanie kompletne, które zawiera masę różnych funkcjonalności, które są potrzebne do testowania tych aplikacji na bieżąco. Z takich funkcjonalności są na przykład tak rzeczy jak snapshoty, czyli zrobienie po prostu zapisu, jak wygląda konkretna struktura danej aplikacji, a potem porównywanie sobie tych snapshotów przy kolejnych testach na przykład. Mamy tak zwany hot reload, czyli w momencie, kiedy zapiszemy dany test, to on automatycznie wykonuje się w tle, nie musimy za każdym razem odświeżać przeglądarki. Bardzo fajną rzeczą w SafePressie jest też to, że jest asynchroniczne, co oznacza, że testy wykonują się po kolei, nie musimy się bawić tak zwane promisy, nie musimy się bawić to, że coś się wykonuje jednocześnie w stosunku do innej rzeczy, chyba rzeczywiście chcemy tej konkretnej rzeczy. No i standardowo, jak to w testach bywa, mamy tak zwane asercje. Bardzo czyli zapewnienie, że weryfikujemy, że coś istnieje, że coś nie wiem, ma konkretną klasę, ma konkretne atrybuty i tak dalej. Fajną rzeczą, jeżeli chodzi o SafePressa, którego za chwileczkę wam też pokażę, jest tak naprawdę niski próg wejścia, bo wychodzę z takiego założenia, że jeżeli zna się język angielski na poziomie podstawowym, to jesteście w stanie tak naprawdę napisać test w SafePressie. Jakby sposób, w jaki są budowane te testy, jest bardzo prosty i jest bardzo podobny do takiego naturalnego ludzkiego języka, gdzie mówimy znajdź dany obiekt, a potem zweryfikuj coś, albo potem coś wpisz, czy zatwierdź, czy przeszukaj. Tak? I bardzo fajną mają też dokumentację. Ja tutaj Seba co prawda powiedział, że specjalista od testów automatycznych, przede wszystkim specjalista od budowania i specjalista od przeszukiwania dokumentacji SafePressa, bo bez sensu jest wszystkiego uczyć się na blachę. Fajnie jednak, że tę dokumentację mają bardzo kompletną, bardzo dużo można tam znaleźć. I też nie wszystko zawsze się wie, nie wszystko zawsze się pamięta, czasem dokumentacja bardzo fajnie podpowiada, a dokumentacje, słuchajcie, mają naprawdę fajną. Znajdę tylko. O. Słuchajcie, jeżeli chodzi o SafePressa, możecie go sobie pobrać na stronie cypress.io. Sposoby instalacji SafePressa jest kilka. Można to zrobić, ci, którzy są z was deweloperami czy testerami, już można użyć Notepad Managera, czyli zrobić po prostu npm install SafePress. Natomiast dla tych, którzy zaczynają, startują i niekoniecznie chcą się bawić w paczki, w tworzenie nowych projektów i tak dalej, jest też coś takiego jak możliwość pobrania de facto aplikacji. I tą aplikację w przypadku Maca jest to jako aplikacja, w przypadku Linuxa i w przypadku Windowsa pobiera się zip, którego się po prostu wypakowuje, uruchamia się dwóch klikiem aplikację SafePress, która wygląda tak. Jeszcze wam raz pokażę. Załoguje się chyba sam. Jest. To jest właściwie tyle. Tak wygląda ta aplikacja i jakby z tego miejsca można zacząć, a zaczyna się w bardzo prosty sposób, wskazując folder z projektem.
Cypress automatycznie, jeżeli my sobie na przykład stworzymy teraz tutaj jakiś projekt na przykład na pulpicie, mam gdzieś tu pulpit, jest pulpit, zrobimy sobie nowy projekt, klasyczna nazwa, pierwsze co przyjdzie, otwieramy. Cypress automatycznie tworzy całą strukturę. Tworzy wszystkie foldery, pliki, które potrzebujecie, żeby w ogóle wystartować. I tak naprawdę tworzy też Wam masę przykładów, które są dostępne. Tak naprawdę od razu, jeżeli teraz sobie tutaj nawet podejrzymy, tak wygląda jakby lista wszystkich testów, które macie w danym projekcie. Możemy sobie je wszystkie uruchomić, właściwie czemu nie. Uruchomimy sobie wszystkie te testy i tak naprawdę on przeszukuje wszystkie pliki, które są ustawione jako .spec.js, a następnie je po prostu wykonuje. I my cały czas tak naprawdę widzimy, jak to się wszystko dzieje w tle. Bardzo często, gdy sam coś testuję, gdy sam gdzieś napiszę te testy automatyczne, kończy się na tym, że zawsze tą lewą stronę ekranu, gdzie jest lista tych wszystkich tutaj testów, nie wiem, czy to tak dobrze widać, troszkę powiększa. O, jest zawsze po lewej stronie, ja tylko podczas testowania weryfikuję, czy po lewej nie ma żadnego czerwonego znacznika, bo wtedy znaczy, że coś skopałem, czyli 99% mojego pisania. Tak to więcej wygląda, słuchajcie, testy wykonują się automatycznie, a też te przykłady, które tutaj są, które gdzieś tam Cypress daje Wam w prezencie na start, powodują, że od razu widzicie, macie dostęp do wszystkich możliwych komend, które w Cypressie istnieją. Możecie sobie przejrzeć konkretne testy z konkretnymi komendami, zobaczyć, jak one są napisane. To jest dosłownie dokumentacja będąca w przykładach już jako gotowe testy, więc myślę, że gdzieś tam też warto na to zerkać. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję korzystać z czegoś takiego jak jQuery, czyli biblioteka do JavaScriptu. Cypress jest trochę jak jQuery, bo bardzo podobnie się wybiera jakby konkretne elementy. Jeżeli mamy sytuację, w której chcemy na przykład, trzeba zrobić tylko JavaScript tutaj. Jeżeli mamy sytuację, w której w jQuery robiło się dolar, kropka i jakąś tam klasę się na przykład skasywało w CSS-ie, oczywiście z użyciem odpowiednich apostrofów pojedynczych, to w Cypressie wskazujemy CY, kropka get i tak naprawdę również tutaj wskazujemy ten nasz selektor. Więc jest bardzo podobny jakby do jQuery pod tym kątem, ale też pod tym, że jakby Cypress sam w sobie jest zbudowany na podstawie jQuery i też bunduje go ze sobą, czyli w momencie, kiedy używacie Cypressa, możecie również wywoływać komendy bezpośrednio znane Wam z jQuery, jeżeli potrzebujecie z jakiegoś powodu. Kolejną fajną rzeczą jest to, że podobnie jak w jQuery, podobnie w Cypressie, można te zapytania łączyć. To znaczy, że jeżeli na przykład znajdziemy sobie jakiś nasz input, który chcemy sobie przetestować, to możemy stwierdzić, hej, najpierw znajdź mi ten input, a potem wpisz w nim hello, tak? Więc możemy łączyć kolejne zapytania i tych zapytań może być mnóstwo tak naprawdę. Jest też coś takiego jak promisy, które można tutaj sobie dodatkowo zrobić, czyli dopiero jak dana rzecz się wykona i mamy 100% pewność, że również dostaliśmy zwrotkę z Cypressa, że to się wykonało, to możemy wykonać jakąś inną rzecz na jej podstawie, tak? Czyli można zrobić znajdź inputa, wpisz hello i jak masz pewność, że faktycznie zostało to wpisane, to wtedy wykonaj jakąś kolejną funkcję. Więc takie rzeczy też można zrobić i też są dostępne. Słuchajcie, są te asercje, ale też Wam mam nadzieję pokazać na kodzie, który będziemy przeglądać. Instalacja, tylko tak jeszcze na szybko pokażę jeszcze raz. Jak wejdziecie na cypress.io, albo można zrobić to npm install cypress, albo kliknąć download now, to chyba Wasz system operacyjny pozwala Wam pobrać pewną paczkę. Za mną się dużo dzieje. Albo możecie kliknąć tutaj w get started, gdzie nie tylko jest opis tego, jak w jaki sposób zainstalować, ale też cała dokumentacja i całe właśnie to wszystko, to, o czym dzisiaj będę mówić też, jest również dostępne tutaj w dokumentacji po lewej stronie. Także zapraszam gorąco do tego, żeby sobie to wszystko przejrzeć, zobaczyć. Opisują tak naprawdę wszystko, w jaki sposób to skonfigurować, uruchomić,
i jak z tego korzystać. Dokumentacja jest docs.cypress.io. Ja wpisuję Cypress Docs Google. Pierwszy link, zawsze na to wchodzę i tutaj staram się opracować. Dobra, słuchajcie, zrobimy w takim razie przejście do faktycznego testu. Może niekoniecznie do tego. I na razie niekoniecznie do solucji. Powiedzcie mi, czy będzie mnie nadal słychać? Jest dobrze? Źle? Dobrze słychać? Dziękuję. No niestety, mikrofon nie bez statywu, więc bym musiał jakoś sobie radzić. Słuchajcie, to tak, wrócimy do naszego cudownego palindromu, który na pewno już milion razy widzieliście, macie go serdecznie dość, przepraszam, zrobię coś nowego, to na pewno będziemy nad tym pracować. Dla tych z Was, którzy nie widzieli jeszcze tego, to jest aplikacja, którą napisałem na którejś, chyba na trzecią uczniczkę, żeby pokazać, w jaki sposób można zepsuć aplikację i jak często project managerzy wrzucają opis danego projektu według tego, jak im się wydaje, że on będzie działać, i to tak nie jest. I bardzo prosta rzecz. Palindrom to jest w ogóle słowo, wyrażenie, które odczytane od tyłu brzmi dokładnie tak samo. Takim palindromem jest na przykład kajak, więc wpisanie kajak pokazuje nam tak, kajak od tyłu to kajak, więc jest generalnie palindromem, wszystko w porządku. Jeżeli wpiszemy oczywiście, nie wiem, something, no to już nie jest palindrom, tak? Jednym z błędów, który tutaj wówczas w trakcie trzeciej uczniczki znaleźliśmy, było to, że jeżeli wpiszemy kajak z wielkiej litery, no to on nam mówi, że nie jest to palindrom, a powinien. Tak? Więc tego typu błędów jest tutaj mnóstwo. I uwierzcie, że jako tester trudno jest napisać aplikację z błędami. To w głowie po prostu zostaje, żeby to działało i żeby działało od początku do końca dobrze. Także więcej czasu zmarnowałem, żeby to zepsuć, niż żeby to działało tak jak działa. Ale słuchajcie, będziemy sobie tą aplikację testować i żeby też jakby pokazać Wam, na czym to wszystko polega, złapię sobie tylko URL, czyli adres do naszego, gdzieś tu miałem telefon kiedyś, a tam został, dobra, trudno, dam radę. Adres do naszego Google'a, o, dziękuję ślicznie, jedną rzecz sobie tylko stąd kopiuję. google.spec.js. Tworzymy sobie nowy pliczek w folderze integration. To jest jakby cała ta struktura, którą Cypress nam automatycznie stworzył. Folder integration to jest folder, w którym wyszukiwane są wszystkie testy. Teoretycznie on również uruchomi te, które są domyślnie z końcówką po prostu .js. Natomiast dobrym nawykiem i praktykowane też to jest wszędzie, używanie jest końcówki .spec.js albo .test.js. My będziemy akurat używać Google Spec.js. Ja na początek dodaję taką linijkę reference type. Widać? Widać, nie? Będzie więcej, nie ma problemu, słuchajcie. More. Is it? Jeszcze? Dodaję dodatkowo taką linijkę tylko dlatego, żeby Visual Studio Code, w którym będę pisać, jakby pozwolił mi na to, żeby wpisać cy i nie krzyczy mi, że to jest coś innego, tylko że to jest faktycznie Cypress. Bo jeżeli ja sobie to usunę i zacznę pisać cy, on wyskakuje mi krypto, no i tego wolałbym uniknąć. Ta linijka jest oczywiście z dokumentacji, ja na to sam nie wpadłem, broń Boże. Okej, okay. Słuchajcie, struktura testów wygląda następująco. Na początku, tak jak też mówiłem, używamy jakby języka angielskiego tutaj. Na początku używamy takiej funkcji jak describe, czyli opisujemy, co będziemy testować. Załóżmy, że w tym momencie będziemy testować, czy Google.com się w ogóle uruchamia. Sprawdzimy, czy tu jest internet. Dobra? Tworzymy sobie nową funkcję. Będzie git? Będzie git. Tworzymy sobie nową funkcję i teraz tak. Opis to jest jakby opis testów, które wszystkie będziemy robić. Co dany test, dany plik testowy ma za zadanie zrobić, tak? W tym przypadku mamy sprawdzić, czy jest Google, więc robimy sobie tak zwanego ita, czyli it should do something. Taka jest gdzieś tam struktura, którą gdzieś tam się praktykuje. Zrobimy it should open google.com. Czyli innymi słowy, ten test powinien nam uruchomić stronę google.com. Bardzo prosta rzecz. Sci, czyli sci, to jest jakby początek do wszystkich rzeczy, gdzie odwołujemy się do Cypressa bezpośrednio. I w naszym przypadku to będzie sci.visit, chcemy odwiedzić www.google.com. Ok, sprawdźmy, czy ten test się uruchamia. Oczywiście nie ten, słuchajcie, muszę zamknąć i muszę otworzyć inną, gdzie jest terminal. Co to ma się, uczniczka, code, boom.
Okej. Okay. I NPX Cypress Open. Ja używam akurat NPM-a, więc wygląda to na troszkę strasznie, ale zaraz się uruchomi spokojnie. Tak, wiem, NPX. Not package execute. Niedawno się tego nauczyłem, także... Dobra, to jest tak naprawdę nasz test. Wykonał się już od razu. Jego zadaniem było sprawdzić, czy może wejść na Google.com. Może. I fajną rzeczą w Cypressie jest też to, że w momencie, kiedy uruchomi się Wam dany test, Wy go możecie uruchomić klikając na nazwę danego testu tutaj w oknie Cypressa. Automatycznie się uruchamia i co więcej, daje Wam po skończeniu możliwość namierzania konkretnych rzeczy, ale też wyłapania konkretnych rzeczy. Tutaj wybieramy sobie Open Selector Playground u góry. O, widzę, że znowu jest cudna wielkość tego wszystkiego. Wybieramy sobie selektor u góry i możemy sobie kliknąć na przykład na tego naszego inputa, gdzie my chcemy coś wpisać. Klikamy w to i co więcej, Cypress automatycznie daje nam od razu informację, co trzeba wpisać, a klikając copy to clipboard, całość trafia do schowka. I teraz, jeżeli my sobie zrobimy kolejną linijkę, zrobimy cy.get, cokolwiek tam było, wklejamy i stwierdzamy, wpisz tutaj łuczniczka, zapiszemy, test automatycznie się wykona i wpisał łuczniczka. No ale po wejściu na Google trzeba jeszcze kliknąć Enter. OK. Skoro trzeba kliknąć Enter, to możemy dopisać w namiastach klamrowych, bardzo fajna funkcjonalność w Cypressie w funkcji type, w namiastach klamrowych możemy wpisywać rzeczy, które mają się, jakby klawisze specjalne, które trzeba wcisnąć. Kontrolę, Alt i tak dalej. My akurat chcemy zrobić Enter, zapisujemy, test się automatycznie uruchamia i szuka. Poprawia nas to prawda nauczniczka, ale pracujemy nad tym. Także dajcie nam jeszcze trochę czasu. My teraz na przykład załóżmy, chcemy zweryfikować, czy jakby te wyniki, które tutaj są, tak? Ja sobie jakby namierzam tutaj całą listę wyników, która jest. Chcemy zweryfikować, czy wyniki zawierają na przykład tutaj to bydgoska społeczność testerska. Więc kopiujemy sobie to, co u góry przeklikaliśmy i robimy tak. Hej, cyget, czyli znajdź mi ten element, a następnie sprawdź, czy contain, czyli czy zawiera, jak tam było? Bydgoska społeczność testerska. Powinien to już na pamięć znać, co? Zrobimy sobie, żeby troszeczkę ładnie wyglądało. Zapisujemy. Wpisuję, szuka, znalazł. Contains nie wywalił błędu. Żeby zweryfikować, czy na przykład jest ten błąd, zróbmy sobie wywołanie faktycznie, że coś powinno być nie halo. No, miesza. Tekstu nie mógł znaleźć na danym momencie i dostajemy zwrotkę w postaci errora. Nie wiem, czy go tak będzie super tutaj widać. Error w każdym razie mówi timeout for trying, expected to find content, bydgoska społeczność testerska, aska, within the element, czyli że szukał danego tekstu, tak, w danym elemencie, ale go nie znalazł i dlatego no, nie może pójść dalej. I czy to jest, jak aserce, czyli sprawdzamy, czy to faktycznie istnieje, czy to jest odszukanie danego elementu. Jeżeli dany element nie jest widoczny, no to automatycznie test jest failowany, jest wywalany i nawet gdybyśmy mieli kolejne etapy w tym teście, one nie zostaną wykonane, one zostaną automatycznie odcięte. No, to jest właściwie tyle, tak, jeżeli chodzi o Google. Zrobimy sobie jeszcze jeden pliczek tutaj. Boże, jakie to duże. Wszystko. Zrobimy nasz palindrom. Cudny. Przekleję sobie tylko tą referencję, żebyśmy mogli spokojnie z tego korzystać. I w sumie tego Cypressa możemy zamknąć. Natomiast będę potrzebować, gdzieś to schowałem, tutaj będę potrzebować URL, czyli adres naszego palindromu. Ja sobie go zapiszę do zmiennej, żeby go za każdym razem nie przeklejać, nie wpisywać, ale jakby całość wygląda dokładnie tak samo. Opisujemy najpierw, testujemy palindrom 2000. Jak wyjdzie kolejna wersja, będzie 3000, wiadomo. No, chyba, że beta jakaś, no to różnie bywa. Przede wszystkim wejdźmy na stronę, dobra? Wejście na stronę cy.visit. Czyli odwiedzamy dany element, możemy przekazać tutaj parametr, tak jak robiliśmy to poprzednio. Zresztą też IDE nam bardzo fajnie tutaj podpowiada, że jakby wskazujemy, parametrem jest adres URL. My możemy przekazać adres wpisując go, ale ja jestem bardzo leniwy, więc tylko zrobię URL. To już powinno
działać. Do tego stopnia, że jeżeli my uruchomimy palindrom, a ja oczywiście zoomuję, żeby było widać w ostatnich rzędach, ok, odwiedziło. Test się wykonał, generalnie kasujemy, faktury wysyłamy klientowi, no działa, działa, tak? Po co drążyć? Natomiast wiadomo, no warto by było zweryfikować, słuchajcie, czy te testy to właściwie, znaczy żeby tam cokolwiek sprawdzić, tak? Więc trzeba by według specyfikacji, która do tego projektu cudnego wisi sobie na GitHubie, którą zresztą postaram się dołączyć potem na Facebooku, po wpisaniu kajak powinno być dobrze, po wpisaniu something powinno być źle, po wpisaniu czegokolwiek innego, co jest palindromem, powinno być dobrze i czegokolwiek, co nie jest, powinno być źle. Zróbmy sobie zatem takie cztery przykłady, czyli powiedzmy, że kajak, no powinno być ok, tak? Czyli po wpisaniu kajak powinno być wszystko w porządku. Oczywiście ja też nie będę jakoś tutaj szukać, jak to dokładnie zrobić. Mogę sobie znowu złapać tego selektora tutaj u góry, wskazać ten nasz input. Ok, no hashtag input, czyli programista tam w miarę to zrobił tak, że można to znaleźć. Robimy sobie sci.getInput i chcemy tutaj wpisać kajak. Ok, i tym razem nie będziemy robić entera, zamiast tego klikniemy przycisk. Dobra, więc sprawdzamy przycisk, no to jest nasz buton, copy to clipboard i znowu sci.get buton, bardzo prosta rzecz, klik, po prostu. Czyli Cypressie, halo, słuchaj, znajdź ten element i go kliknij. Tak, dosłownie, no jak język angielski, jeżeli jesteście w stanie rozłożyć jakieś zadania, takie drobne, pojedyncze etapy, to napisanie takiej funkcjonalności w Cypressie myślę, że nie powinno sprawić większych problemów. Zapisujemy sobie test, wow, wpisało, działa, ok, ale nie wiemy, czy dobrze, bo wpisało, ale jakby test nie weryfikuje, czy faktycznie tutaj jest napisane tak, czy jest napisane nie. Jak to sprawdzić? Bardzo prosta rzecz. Namierzamy sobie ponownie ten nasz element tutaj, output, i w tym outputcie, który tam jest, czyli sci get output, możemy sobie zrobić should have text, czyli powinien mieć tekst, tak. Sprawdźmy, czy zadziała. Miesza, 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 miesza. No, nie znajduje. Dlaczego? Dlatego, że już wam tłumaczę dlaczego, bo wiem. Aha, słuchajcie. To tak nie, 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 to tak nie jest, słuchajcie. Dlatego, że tu jest więcej tekstu de facto. Tutaj jest tak, kajak od tyłu, to i kajak. To jest cały tekst, który tam jest zawarty, więc my nie powinniśmy weryfikować, czy istnieje konkretny tekst, jeżeli wskazujemy element zawierający wiele elementów w środku, tylko powinniśmy zweryfikować tylko i wyłącznie, na przykład, czy on zawiera to słowo tak. Wydaje mi się, że to było contains. Nie. Contain. Tak. Zawiera. Czyli contain. Funkcja should mówi powinno, tak? Czyli znowu w języku angielskim znajdujemy output i powinien zawierać słowo tak. Więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz sytuacja, w której weźmiemy sobie dokładnie ten sam tekst, test, tylko tym razem wpiszemy ten nasz cudny something i tu powinno być nope. Czyli wpisujemy something, znajdujemy przycisk, klikamy go i w output powinien nam zawierać nie. Zapisujemy, save'ujemy, działa. Ok. No ale znamy ten nasz znowu błąd, gdzie wpisanie kajak, ups, tutaj kajak, powinno powiedzieć, że jest wszystko ok. Czyli wpisujemy kajak z wielkiej litery. Teoretycznie powinno być wszystko dobrze, więc tu powinno być tak. Zapisujemy, test się cały wykonuje. Pierwsza rzecz jest taka, wiem, pierwsza rzecz jest taka, że w inputcie, który już wam tutaj powiększam, jest jeden problem. Nie usuwa poprzednich elementów, dlatego że my jako ludzie mamy takie pewne rzeczy już zautomatyzowane same w sobie. My byśmy usunęli i wpisali ponownie dany wyraz. Komputer, wbrew pozorom, jest na tyle głupi, że trzeba mu to powiedzieć. Więc przed każdym wprowadzeniem nowego elementu, czyli tutaj w naszym type, pyk, clear all, jeżeli dobrze pamiętam funkcja, a jeżeli nie, to zaraz mogę podejrzeć w, czyli powinien być tutaj usunięcie i powinno być tutaj usunięcie. Zapisujemy, ok, czyli jednak nie clear all. Można robić backspace'a, można też zrobić select all i można zrobić delete.
To są funkcjonalności, które są dostępne, są też opisane. A jeżeli nie select all i delete, to naprawdę zaraz zerknę do solutions. Działa. Ok, kajak się nam wykrzacza, dlatego że on tutaj twierdzi, że kajak z dużej litery nie jest palindromem, a jest. No i my, mając takie testy, które tak naprawdę możemy sobie napisać, zanim deweloper usiądzie do wielu rzeczy, możemy powiedzieć do dewelopera: zaraz, moment, nie? Chwila, ziomeczku. Spójrz, co tu jest grane. Jest coś nie tak, powinieneś to poprawić, czy powinnaś to poprawić. No, trzeba działać, tak? Zaletą testów automatycznych, bo ja wiem, że to można wszystko zrobić ręcznie, ale zaletą testów automatycznych jest to, że bardzo często trafiają one na tak zwane continuous integration, gdzie przy każdym na przykład wysłaniu czegoś na serwer, na GitHuba, na repozytorium, za każdym razem, kiedy deweloper napisze jakiś fragment kodu i się dzieli nim ze światem, te testy się wykonują automatycznie. Takich testów na przykład w Webflow mamy na tą chwilę 340. One się wykonują w kilku fazach, w kilku stage'ach. Jeżeli dobrze ostatnio patrzyłem, to ponad 300 tysięcy razy dziennie. No ja nie jestem w stanie tego zrobić sam, więc piszę testy automatycznie, bo jestem leniwy generalnie, więc to gdzieś tam też się służy. Natomiast tak to wygląda, słuchajcie. Te testy można oczywiście bardzo mocno sobie optymalizować. Na przykład tak prostą rzecz, jak za każdym razem, kiedy danym testem dobrze by było usunąć zawartość poprzedniego. No i żebyśmy my od przyszłych testerów wymagali sobie, którzy usiądą do naszego kodu i będą nad nim płakać, wymagali, żeby oni pamiętali, żeby dodać select all i delete, no to jest troszeczkę głupota. Więc można zrobić bardzo fajną funkcję w Describe, która nazywa się before each. Funkcja ta wykonuje się przed każdym it, czyli przed każdym tym naszym testem, który tutaj się dzieje. Nie? Z tym, że czy my chcemy, żeby on się tu wykonał? Nie, to sobie przerzucimy na to. To sobie usuniemy. I teraz tak, my chcemy, żeby przed każdym testem on znalazł sobie input i w tym inputcie niech sobie wpisze, nie to, niech sobie wpisze select all i niech sobie wpisze delete. Dzięki temu też, jeżeli my sobie stąd pousuwamy, i stąd możemy sobie usunąć i zapiszemy teoretycznie, before each wykonuje się również zaraz na samym początku, kiedy nawet jeszcze nie załadowaliśmy testu. Ja ten visit tutaj przerzuciłem i to spowodowało, że jakby ten side.visit visit wykonał się zupełnie przed całym testem. Dlatego musielibyśmy zrobić tak zwane konteksty, czyli grupowanie. To jest bardzo często gdzieś tam też używane do tego, że tworzymy sobie kontekst, po prostu na przykład uruchomienie strony. I tu na przykład możemy wykonać pewne jakieś tam funkcje czy fragmenty testu, które mają się wykonać zanim cała reszta się wykona. Czyli przed jakby pierwszym naszym testem jest, oczywiście nie set visit, tylko it palindrom visit, powiedzmy, nazwijmy to tak. Ok, odwiedza nam ten nasz URL, tworzymy sobie nowy kontekst tutaj, czyli już same testy automatyczne i wszystkie testy, które tutaj sobie stworzyliśmy, przerzucamy wewnątrz kontekstu. A w ramach tego kontekstu, czy ja sobie skopiowałem. W ramach tego kontekstu przed każdym testem wykonaj, czyli w ramach tej grupy testy przed każdym testem wykonaj select all i usunięcie. I on tak naprawdę teraz za każdym razem, jeżeli sobie nawet podejrzymy, bo w Cypressie też bardzo, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że możemy sobie zerknąć w dany test, na przykład w test kajak i możemy zobaczyć, co się po kolei wykonywało. I widzimy, że on najpierw wykonał before each nasz, czyli najpierw znalazł ten input, potem wszystko z niego usunął, potem przeszedł przez cały test i faktycznie znalazł output i asercja była taka, że expected output.correct to contain tak. Tak, czyli ten element miał zawierać słowo tak. Ten miał zawierać nope i też tutaj widzimy, że w funkcji before each pojawia się input i get input i select all i delete całość. Testy można bardzo mocno sobie skracać. Można pisać funkcje w ramach tych testów dla tych, którzy powiedzmy z programowaniem troszeczkę lepiej sobie radzą. I jakby te funkcje można bardzo sobie ciekawie pobudować. Jedną z rzeczy, którą za każdym razem robimy, jest kliknięcie wpisanie i kliknięcie
danej rzeczy, tak? Czyli wpisujemy tutaj w tym przypadku kajak i klikamy na przycisk, tak? Więc usuńmy sobie na przykład taką funkcję i stwórzmy ją tutaj jako type palindrome. Funkcja ta przyjmuje jedną rzecz, czyli przyjmuje, co mamy wpisać, czyli nasz tekst. O. I to, co wpisujemy, to jest nasz tekst. OK. I teraz wszystkie te nasze ity, które tutaj mieliśmy, możemy sobie zamienić na tą naszą funkcję. Czyli możemy zrobić, hej, wpisz palindrom kajak. Tutaj możemy zrobić, wpisz palindrom something. I tutaj możemy zrobić, wpisz palindrom kajak z dużej litery. Za każdym razem też weryfikujemy, czy dana rzecz jest, czy nie jest. No to można te funkcje tak naprawdę w nieskończoność sobie rozbudowywać. Testy nadal działają, tak jak powinny. No ten się wywala, bo programista tutaj nawalił bardzo mocno. Ale jakby chcę wam pokazać samą końcówkę, czyli takie ultimate solution, tak? Jak ja to pisałem, czyli się nie Google Speki, tylko nasz palindrom. Ja sobie spotworzyłem parę funkcji. Potworzyłem sobie funkcję typeWord, gdzie wpisujemy dane słowo, która wygląda tak jak tam, czyli robimy sobie najpierw, że bierzemy inputa, czyścimy jego wartość, wprowadzamy jego to, co zostało przekazane i klikamy przycisk. Mam inną funkcję, która weryfikuje, czy powinna dana rzecz przejść, czy nie, czyli czy dana rzecz jest palindromem, czy nie. I tutaj jest prosty if. Jeżeli jest palindromem, no to output powinien mieć tak. Jeżeli nie jest, no to output powinien mieć nie. Mam jeszcze tutaj jedną asercję, bo zrobiłem sobie dodatkową asercję tutaj. Weryfikował mi, czy w tym miejscu jest napisany kajak, tak? I czy w tym miejscu jest napisany kajak od tyłu. Czyli jakby ja wprowadzam, jakie rzeczy wprowadzamy, jakich oczekuję, czy też jakby weryfikuję, czy faktycznie ten test sam w sobie również działa i również przechodzi. Potem mam tak naprawdę znowu opis tej funkcji mojej, czyli jest ten describe, jest ten kontekst pierwszy, w którym wchodzę na stronę, weryfikuję, czy istnieje na przykład element H3 na stronie, który zawiera tekst palindrom 2000 i czy jest paragraf, który zawiera tekst this awesome script. Jeżeli sobie spojrzymy na nasz kod, no to jest tutaj H3, jest tutaj jeden nasz paragraf, który zawiera ten fragment this awesome script, więc jakby można też weryfikować istnienie i widoczność elementów na stronie. To jest na przykład przydatne, czy nie wiem, czy renderuje się dany obiekt na stronie, czy się wywołuje i tak dalej. I ja, ponieważ ponownie jestem bardzo leniwy, to wolałem sobie stworzyć taką tablicę, w której umieszczam linijka po linijce, tak? Słowo kajak, od tyłu kajak, powinno przejść, tak. I test, który jakby przechodzi przez każdy z tych elementów, tworzy dynamicznie test, tak naprawdę, wpisuje każdą z tych rzeczy, która jest w danym teście i go wykonuje. Ja dzięki temu mogę sobie, jak wejdziemy w Cypressa, uruchomimy naszą solucję od palindromu. On może zawierać tylko kilka elementów, ale może zawierać setki tysięcy. I każdy z nich się wykona. I dzięki temu też, dzięki temu, że Cypress jest na tyle, według mnie przynajmniej, logiczny w użytkowaniu, w pisaniu tych testów, oczywiście z czasem jak się przyzwyczaicie do programowania w JavaScriptie, co dla wielu też jest zawsze problematyczne, to można naprawdę fajnie skompilować sobie te testy. Końcowe jakby rzeczy mogą być bardzo proste w zarządzaniu. U nas na przykład w Webflow, kiedy mamy chyba 60 czy 70 elementów, które można dodać na stronę, kiedy dodaliśmy nowy element, ja nie musiałem tworzyć całego nowego testu, który to robił. Ja mam tak przygotowany, spreparowany plik, że dodałem sobie, że tak powiem, tylko taką jedną linijkę z odpowiednimi parametrami, co jak ma przechodzić, co ma być widoczne, gdzie należy tam dodać, sprawdzić i tak dalej, że cały test stworzył się dynamicznie, samodzielnie i dzięki temu też ja jakby jako tester automatyczny nie muszę nawet nie muszę ja tego dodawać osobiście, tylko może to zrobić deweloper, bo to jest na tyle proste, że może to zrobić samodzielnie, dzięki czemu ja mam więcej czasu dla siebie.
Im mniej ja będę robić, tym lepiej. Pamiętajcie, to jest właśnie fajna rzecz w automatyzacji, że jeżeli można coś zrobić szybciej, znaczy najpierw zajmie to dłużej czasu, ok, ale jeżeli z czasem pozwoli wam to ten czas zaoszczędzić, no to dobrze, nie? Bo zawsze wy możecie sobie siedzieć na fotelu, szef przyjdzie, zapyta, co robić, no testuję, o co ci chodzi, testuję, no lecą testy, tak? Więc to jest fajne, słuchajcie, to jest fajne i myślę, że Cypress do tych zadań frontendowych bardzo dobrze się nadaje i można naprawdę fajne testy w tym wszystkim pisać. Palindrom, jak z czasem stoimy? 42, mam jeszcze chwilę? Plus, dzięki. Potrzebuję znowu przeglądarkę. Mieliśmy jeszcze taki drugi test. To już w miarę szybko przez niego sobie przejdziemy, pokażę wam raczej rozwiązanie gotowe, jakby jak do niego było to wszystko dochodzone. To był nasz account manager, super bezpieczny, z backendem na frontendzie, czyli super bezpieczny, słuchajcie. Błędów jest tutaj tyle, że naprawdę można się załamać, ale to dobrze, bo mamy co robić dzięki temu. Jest tutaj kilka rzeczy, kilka etapów, które można przetestować. Można tutaj przetestować logowanie, można przetestować rejestrację, można przetestować, czy po zalogowaniu dana rzecz się pojawia, ale też można przetestować, czy jeżeli nie jesteśmy zalogowani, a próbujemy się dostać do konkretnego elementu, to czy możemy się do niego dostać, czy nas wywali gdzie indziej. Co? A, luz. Myślałem, że ja coś ten. Słuchajcie, tu jest taki już dość obszerny ten test, ja sobie tylko z niego powyciągam parę rzeczy. Okej, na początku ja sobie stworzyłem listę zmiennych, w których zawieram bazę naszego testu, czyli ten nasz adres do tego testu. Mam również, jakby tworzę URL, który będzie mi zawierać kompletny link do index page'u, kompletny link do login page'u i kompletny link do register page, tak? Czyli do każdej z tych podstron. Dzięki czemu mogę sobie potem wywoływać takie rzeczy na zasadzie, hej, zanim uruchomisz wszystko, odwiedź na przykład podstawową naszą stronę, tak? I zweryfikuj tam milion innych rzeczy. Można też... Dobra. Podstawowe jakby checki, czyli to, co Product Manager dostarczył, to była lista testów, które według Product Managera powinny przejść i to znaczy, że produkt działa. To tak nie jest, ale okej, idźmy tym tropem, czyli zawsze tak zwane basic speki, czyli to, co dostajemy od dewelopera czy od Product Managera, przez to przechodzimy, a dopiero potem bowiemy się w tak zwane edge case'y, czyli wszystko to, co może pójść nie tak, czyli 80% waszego czasu. Pierwsza rzecz to było pójście na stronę główną, pokazuje login form. Okej, my już jesteśmy na stronie głównej, tworzymy więc test. It should show login form on homepage, po angielsku, bo my bardzo dobrze znamy ten język. Słuchajcie, Cypress, słuchaj, znajdź container i zweryfikuj, czy on zawiera logowanie. Okej, Cypress, znajdź potem, czy jest form, czy jest obiekt o ID unikalnym form, bo on powinien istnieć, więc jak istnieje, to fajnie. Tak samo login powinien istnieć, password powinien istnieć, powinien też istnieć przycisk, który nie tylko, znaczy przycisk, który nie tylko powinien istnieć, ale również mieć tekst zaloguj się i powinien też być jakiś A, czyli jakiś tam link, to powinno być oczywiście bardziej sprecyzowane niż dowolny link na stronie, pierwszy, który znajdziesz. Powinien istnieć i powinien mieć tekst, zarejestruj się. Spojrzymy sobie tylko na naszą stronę. No jest header, jest paragraf, jest input na login, jest mi input na hasło, jest przycisk zaloguj się i jest zarejestruj się. Czyli my tak naprawdę w pierwszym naszym teście mamy zweryfikowanie, czy formularz istnieje i czy wszystkie elementy tego formularza, które powinny tam być, są widoczne. Kolejny test, pójście na login page, jeżeli nie jesteśmy zalogowani, powinno nas przekierować z powrotem na stronę główną, tak? Czyli my sobie możemy wejść teraz, kolejny test jest taki, wchodzimy sobie na login page, a login page w naszym przypadku to było login.html, bardzo bezpieczna rzecz. No, tu mnie akurat nie wywaliło, moment, jak zrobię incognito mode. Ha, okej, cofnęło mnie, czyli mnie przekierowało, dobra? Czyli jeszcze raz, próba wejścia na login.html przekierowuje mnie tak czy inaczej na index.html i nasz test powinien to zweryfikować, dlatego my wchodzimy sobie na login page. Ja mam tutaj kolejną funkcję, która jakby potwierdza, że jesteśmy na stronie index page, tak? Ta funkcja wygląda bardzo
skomplikowanie. Wziąłem ją z dokumentacji Cypressa, bo sam bym pewnie na nią od razu nie wpadł. W Cypressie zweryfikuję, jaka jest lokalizacja. I jeżeli chodzi o tą lokalizację, to ten element z tej lokalizacji, oczekuj, że jego parametr href, który akurat tam w lokalizacji wypluwa konkretny adres, jest równy adresowi, który my przekazujemy. Czyli innymi słowy, zweryfikuj, czy strona, na której jesteś, to jest ta, na której chcesz być. Tak? Czy ta, która była tu przekazana w tym confirm URL. Taki test sobie przechodzi, powiedzmy jest wszystko ekstra. Kolejnym testem było going to register page, shows register form. Czyli identyczna sytuacja jak z login formem. Wejście na, my sobie tutaj akurat przechodzimy klikając na link, weryfikujemy, czy faktycznie jesteśmy na stronie od rejestracji, bo jeżeli byśmy nie byli, no to by nam od razu wyrzuciło błąd, że nie jesteśmy i nie szłyby dalej testy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że prawie identyczne jak to jest również login form, więc jeżeli my byśmy nie przeszli na register page, mogłoby się okazać, że on weryfikuje dla zupełnie innej podstrony i tym samym wszystko się gdzieś tam może wywalić, nie? Więc my sobie znowu weryfikujemy, czy kontener zawiera słowo rejestracja, czy formularz login, password istnieją, czy przycisk ma tekst załóż konto i czy link ma tekst wróć do logowania. Jeżeli sobie zobaczymy zarejestruj się, no praktycznie niewiele się różni od logowania, tak to wszystko wygląda, nie? I kolejny test to był taki, że gdzie wpisujemy default access, bo oczywiście domyślny jest tester 123, tutaj hasło. Wchodzimy sobie na stronę logowania, znajdujemy login, wpisujemy tester, znajdujemy hasło, wpisujemy 123, znajdujemy przycisk i klikamy go. Ten przycisk oczywiście to był ten przycisk do logowania, który jest tutaj, zaloguj się. Potem weryfikujemy, czy jesteśmy na login page'u. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my tutaj wpisujemy sobie tester i oczywiście wpisujemy nasze super ultra tajne hasło, które nie jest widoczne, jak go wpisuję i klikniemy zaloguj się, powinno nas przekierować na login.html i tu powinniśmy zostać. Dlatego też jest tutaj asercja, która sprawdza, czy faktycznie jesteśmy na login page'u. Następnie weryfikujemy, że na tej stronie, na której jesteśmy, powinien być przycisk, który ma tekst wyloguj się. I ostatnia rzecz to jest taki dodatek, który gdzieś tam ja sobie umieściłem tutaj sprytnie w kodzie, bo mój backend do tej aplikacji to jest nic innego jak przechowywanie danych w danych przeglądarki, bardzo bezpieczne. W local storage tak zwanym mam klucz logged o wartości 1. I Cypress również pozwala nam dostać się do tych elementów. Przechodzimy sobie jakby do okna przeglądarki, a następnie jak już w nim jesteśmy, jakby ten fragment tutaj z tym win i tak dalej oznacza, że od teraz jakby weryfikujemy to okno przeglądarki, czyli ten element, który został nam zwrócony, a nie jakby całą stronę. Czyli w Cypressie znajdź okno przeglądarki, wyciągnij z niego wszystkie dane, a następnie oczekuj, że ta cudna funkcja w JavaScriptie, czyli local storage get item logged, to jest równe 1. I tu jest jeszcze kilka testów, słuchajcie, bo czas już niestety troszeczkę nas goni, przez które test Cypress jakby też będzie przechodzić, czyli tam weryfikuje, czy login form się nie powinien pojawić, jeżeli jest się już zalogowanym, bo jeżeli, tak jak tutaj, tak, jestem zalogowany, ja sobie nawet zamknę tą stronę, otworzę ponownie, jeżeli ja sobie wejdę na login HTML, to nie przekierowuje mnie do formularza logowania, tak? I ten ostatni test też to sprawdza, czyli jeżeli... Tak, weryfikuję, że jestem zalogowany, czyli sprawdzam sobie to w tym local storage moim. Jeżeli jestem zalogowany i odwiedzam stronę login page, to formularz żaden, czy w tym wypadku do logowania, nie istnieje. A dopiero potem, jak już przeszliśmy przez to, co nam Product Manager podał, to robimy sobie własne funkcje, własne edge case'y i szukamy, jak można jeszcze tę aplikację zepsuć. Sam test, który tutaj jest, wykonuje się bardzo szybko. Zdecydowanie szybciej niż ja bym to zrobił ręcznie i w sumie za każdym razem, jak deweloper tego potrzebuje. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Cypressa. Słuchajcie, jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do networkingu na koniec. Można mnie też znaleźć na stronie, znajdę wam zaraz, bo tu mam, bards.org. Dla bardzo leniwych z QR kodem u góry po prawej jest mój QR kod, można sobie zeskanować, też na tą stronę wejdziecie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zapraszam do kontaktu. Dziękuję wam ślicznie. To wszystko. Nie no, jest jedno pytanie, mamy czas. Jest jakiś odważny? Tak. Proszę. Czy Cypress pracuje
safari na tę chwilę nie. Pracuję z Chrome, jest Chrome, jest przeglądarka uderzy Phantom.js, która idzie po headlessie. Na safari, z tego co wiem, na tą chwilę nie, ale Cypress pracuje na tą chwilę też z Apple, żeby to wdrożyć. Także czekamy też na to, bo też mamy na safari, dużo polegamy. I zazwyczaj to u nas wychodzi z założenia, że jak działa na Chromie, powinno na Safari, a najwyżej będziemy szukać ręcznie, nie? Ja z mojego podwórka to aplikacja angularowa i... Bez problemu. Możesz nawet atrybuty sobie modyfikować, bo masz dostęp tak naprawdę do kodu bezpośrednio i do podstrony, więc można modyfikować nawet niektóre rzeczy, weryfikować, jak one dalej, jak one dalej funkcjonują. I pracujesz na tym jako end-to-end, czyli tak jakby klikał, to już jest kownik. Ale jak masz teraz wyszukiwarkę, która pokazuje, co masz pisać, żeby zlokalizować element, czy to cię kiedykolwiek zawiodło? O, wiele razy. Ale na to jest bardzo proste rozwiązanie. Na to jest bardzo proste rozwiązanie. Jeżeli mamy... Okej, okay, jedna rzecz tu jeszcze z tego. Oprócz tego, że my widzimy jakby zawsze, kiedy test się skończy, klikając na któryś z elementów po lewej stronie, możemy przejść w konkretnym miejscu, gdzie jesteśmy, więc też można podejrzeć jakieś poprzednie elementy. Natomiast zdarzają się tu sytuacje, kiedy wyszukiwarka podaje mi, że element nazywa się hashtag container i super, tylko że takich elementów są dwa. I co wtedy? No, dostanę błąd w teście, tak? Więc w teście mogę albo po pierwsze zrobić sobie, okej, najpierw znajdź ten element, a następnie, jeżeli masz więcej, no to weź pierwszy, który znajdziesz. Albo, moja preferowana opcja, info do dewelopera, słuchaj, potrzebuję data automation ID, bo póki co to nie mogę nic robić, także czekam, nie? Jeszcze ktoś jakieś pytania? Proszę. Jeszcze raz? Wsparcie do TypeScripta jest? Jak z TypeScripta na JS-a sobie przekompilujesz potem, to tak. Natomiast natywnie niestety nie, aczkolwiek my akurat u siebie używamy, bardzo mocno mamy zintegrowane flow. Nielako zastępuje TypeScripta, ale pozwala też na to, że to jednak typowanie tych wszystkich zmiennych gdzieś tam jest dostępne. Wszystko będzie. Dobra, słuchajcie, jeżeli będą jakieś jeszcze pytania na networkingu, dobra? Łapcie mnie. Dzięki jeszcze raz.